Witamy, jesteśmy w Nowej Dębie. Dojechaliśmy tutaj z naszej trasy z Warszawy, z naszego małego przystanku w Warszawie. Jesteśmy tutaj z Waldem oraz z dwoma radnymi gminnymi, którzy zainicjowali ostatnio, podjęli pewną akcję. W zasadzie wykazali się po prostu taką przyzwoitością i wyrazili swoje zdanie. Jesteśmy tutaj z radnymi, którym zadamy pytanie. Pytanie pod tytułem, jak to się stało, że wasze wystąpienie w zasadzie jest na językach całej Polski teraz? W zasadzie nic nie było planowane. Odbyła się sesja, jedna z wielu, jak w każdym miesiącu. Pretekstem do wywołania tematu, o którym mówi teraz, tak jak panowie mówią, pół Polski, tak naprawdę stała się takie drobne rzeczy, ale dla nas dosyć duże, przynajmniej dla mnie, bo ja jestem rodzicem, mam w szkole trójkę dzieci i tuż przed sesją dowiedziałem się, że do szkoły moje dzieci wraz z rodzicami mają obowiązek wejść w maskach. Więc to tak wzbudziło moje takie troszkę wzburzenie. Wzburzyłem się dosyć, ponieważ kilka dni wcześniej rozmawiałem i z nauczycielami, i z gronem pedagogicznym. Wszystko odbywało się tak jak dawniej, w normalnych czasach, czyli normalna rozmowa ludzi bez masek, bez niczego. A nagle tydzień później okazuje się, że mimo, że normalność była tydzień wcześniej, to tydzień później w szkole moje dzieci muszą być w masce, więc to mnie bardzo poruszyło, stąd też wywołałem temat w wolnych wnioskach. A później wyszło jak wyszło. I tutaj kolega poruszył wątek z kolei szczepień w lokalnej parafii. Dobrze kojarzę? Tak, poruszyłem wątek szczepień w lokalnej parafii. To była ta kropla, która przelała czarę, ale wiem, że od marca 2020 roku mamy do czynienia z niezwykłym procederem, który teraz już możemy nazwać sanitaryzmem. Zaczął się zamykaniem lokali, lockdownem. Potem były obietnice rychłego końca, 2 tygodnie, miesiąc, 2 miesiące, ten koniec nie nadszedł. Dzisiaj już mamy 1,5 roku, mamy już nachalną propagandę szczepień, sprzedaż tych szczepionek. Szczepionki są bardzo jakby nachalnie... Można powiedzieć, że nachalnie promowane, ponieważ taka fraza też padła podczas komisji, nie? No tak, nachalnie są promowane, nachalnie wciskane w każdym miejscu. Dochodzimy do tego, że szczepione mają być dzieci nie tylko między 12 a 16 rokiem życia, ale poniżej 12 roku życia. Końca tego wszystkiego nie widać. Mamy przykład z innych krajów, gdzie ten sanitaryzm poszedł jeszcze dalej. Mamy Francję, Australię, Nową Zelandię. No i tak jak mówię, niedziela, szczepienie w parafii, posługiwanie się autorytetem papieża Franciszka. No i podobnie jak kolega, pod wpływem tych wszystkich emocji, powiedziałem prawdę na komisji. Nie spodziewaliśmy się, że to trafi pod szczechy. Połowy Polski. Że będzie to oglądane nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Ale pan pytał, dlaczego tak się stało, skąd ta popularność. No, mamy na to taką swoją teorię. Myślimy, że to dlatego, że mówią to nie posłowie, nie profesorowie, nawet niezależni lekarze, tylko mówią to zwykli radni, można powiedzieć prości radni z prowincjonalnej gminy. I być może to się ludziom spodobało, że tacy radni, a wiem, że rad samorządowych jest 3000, nie ma takich wybryków na sesjach, nikt nie mówi prawdy, wiemy, że wielu ludzi tak myśli, ale nikt nie mówi prawdy. Mimo, że są mieszkańcy, którzy zachęcają swoich radnych do wypowiedzi, ale ci niestety nie bardzo podejmują wysiłek. Również pomimo tego, że ci sami radni potrafią to samo powiedzieć w domu czy przy piwie, ale nie potrafią tego powiedzieć na sesji, myśmy powiedzieli na sesji. No i prawdopodobnie dlatego
to się po prostu ludziom spodobało. No, czyli był to taki tak naprawdę naturalny efekt po prostu jakiegoś, czegoś, co się działo w środku każdego z was. Każdy z was odniósł się do jakiejś wartości typowo ludzkich. Tutaj rodzina, tutaj kościół, wiara. Poczuliście się po prostu chyba bezpośrednio dotknięci, dlatego postanowiliście chyba zareagować. Tak to chyba można rozumieć? Dokładnie, no bo każdy człowiek jak się urodzi, to skończy tak samo jak każdy, czyli w grobie. Wszyscy umrzemy. Okazuje się, że w ostatnich 2 latach każdy o tym zapomniał. Ale pomiędzy urodzeniem się a śmiercią człowiek właśnie musi żyć. A mi, mojej rodzinie, moim dzieciom te 2 lata życia już ktoś zabrał. Rząd mi je zabrał, bo nikt inny, tylko rządy na świecie te 2 lata życia mi odebrały, których nikt mi nie wróci. Obawiam się i doskonale o tym wiem, że niestety jak nie zaczniemy jakoś no, działać w szeroko pojętym wyrazie, tak żeby działać, to się nie skończy na 2 latach. To będzie trwało dalej. Widzimy u nas w Radzie, mieliśmy radnych też, którzy od początku do praktycznie 3 miesiące wcześniej chodzili w tych maskach na każdą sesję, na każdą komisję do urzędu. No i mimo wszystko, że ta wiara w tego wirusa tak naprawdę przez 2 lata odebrała im zdrowy rozsądek, to nagle też się obudzili. Widzimy, że teraz ostatnie sesje, kto nie oglądnie, to już nie ma nikogo w masce. Począwszy od pana burmistrza, który, jak sobie państwo obejrzą, też na początku ciężko w ogóle go było poznać w tej masce. Począwszy od po innych radnych, to w tym momencie no, każdy zrozumiał, że jest to, no, że jest to jedna wielka ściema. Powiedzcie, czy to było trudne, żeby, no bo w pewnym sensie wystawiliście się na jakiś świecznik i być może będą z tego tytułu jakieś konsekwencje, ciężko mi to ocenić, ale czy to było trudne, żeby się w taki sposób wypowiedzieć? Nie, to nie było trudne. Tak jak mówiłem poprzednio, mamy do czynienia z 1,5-rocznym okresem, kiedy mamy walkę z tak zwaną pandemią, mamy maski, mamy szczepionki. Okazuje się, że to maski i szczepionki nie są narzędziem do walki z wirusem, tylko są, tak myślę, celem samym w sobie. Chodzi o to, żeby wprowadzić permanentne maskowanie, szczepienie, dręczenie przedsiębiorców. Kiedy zdałem sobie z tego sprawę, zdałem sobie no, pewnie z 1,5 roku temu, tak jak i większość z nas, ludzi myślących, że to nie ma końca, no to mi się to wszystko już poukładało w głowie. No i temat został poruszony na sesji i co tu trudnego, no powiedziało się parę słów prawdy i tyle. Jedna rzecz mnie bardzo nurtuje, mianowicie dlaczego samorządy nie wypowiadają, dlaczego my ciągle w samorządach słyszymy w rozmowach kuluarowych, że to wszystko jest ściema, że to wszystko jest bez sensu, a na tych radach miejskich powiatowych, czy w ogóle w samorządach, po prostu wszyscy ciągle się temu poddają. Dlaczego tak jest? Czyli nie mamy pojęcia, nie mogę odpowiadać, my nie możemy odpowiadać za inne rady, inne samorządy. Każdy samorząd, tak jak sama nazwa wskazuje, sam się rządzi i tutaj samorządowcy w danym okręgu wiedzą najlepiej, co jest najlepszego dla ich mieszkańców. Ten rok i poprzedni rok niestety zmusza nas, samorządowców, do tego, aby przestać dbać, znaczy przestać dbać to może za dużo powiedziane, ale pora zacząć oprócz chodników i dróg dbać o to, co przestają dbać światowe rządy, czyli o zdrowie i życie ludzkie, bo widzimy, że coś jest nie tak. Myślę, że każdy samorząd to widzi, te działania rządu, no każdy logicznie myślący człowiek doskonale zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, jaka jest w tym momencie. I my z tego miejsca możemy tylko zaapelować do pozostałych samorządów o to, aby rozmowę i te działania, które gdzieś tam są w kuluarach, przy herbacie, przy piwie, przenieść na sesję, tak żeby trafiło to wyżej i tak, aby wreszcie ta normalność wróciła. Nie ta nowa normalność, o której nam rząd mówi, tylko ta normalność sprzed kilku lat. Bo tak naprawdę samorząd, to, że zbuduje dzisiaj chodnik, jutro drogę,
to co to da naszym dzieciom za 10 lat, jeżeli ten sanitaryzm wejdzie i spowszechnieje? Czego życzyć samorządowcom? Jeszcze się odniosę do tego poprzedniego pytania. Dlaczego radni mówią poza urzędem, poza sesją, nie mówią na sesji? No jest to na pewno spowodowane strachem. Jest to spowodowane strachem przed tym, żeby nie mówić przeciwko oficjalnej narracji. Oficjalna narracja, którą powielają wszystkie gazety, wszystkie telewizje, rząd, starosta, przeważnie prezydent, wójt, burmistrz. Jest dla niektórych nieprawdopodobną rzeczą, żeby się jej przeciwstawić publicznie. No, wynika to z braku takiej elementarnej odwagi, bo nie wiem, co to za akt odwagi powiedzieć parę słów prawdy przeciwnej temu, co się mówi w TVP, czy co mówi wojewoda. No ale tak, jest to brak odwagi całkowity. Czyli samorządowcom życzy mi odwagi. No, w tej sytuacji przede wszystkim wyciągania logicznych wniosków z sytuacji, która nas otacza. No i odwagi, żeby te wnioski przedstawić na forum. No to nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć. Ja bym tak zapytał. Co byście powiedzieli, jakbyście spróbowali zachęcić innych radnych, żeby wezbrała się u nich też ta iskierka i zaczęli po prostu tak jakby mówić to, co czują, jak uważają. Co byście im poradzili? Ja bym poradził, jeżeli was irytuje, denerwuje, złości, przeraża ta sytuacja, która ma miejsce, ten sanitaryzm, jeżeli boicie się natężenia tego i przedłużenia w nieskończoność, a tak może być, prawdopodobnie takie są plany, no to włóżcie. A być może po prostu nie rozumiecie mechanizmów, bo to też jest powszechne dosyć. No więc życzę zrozumienia tych mechanizmów i życzę tego, abyście odważyli się zacząć przeciwdziałać tym planom, zmieniać, podstawiać nogę planującym. Czego życzyć samorządowcom w takim razie? Kolega Paweł już bardzo mądrze powiedział, czego im można życzyć. Ja do tego tylko mogę dodać wszystkim obawiającym się tej spektakularnej choroby, tego wirusa, takiej logiki na podstawie matematyki, bo wszyscy mogą kłamać, radni mogą kłamać, każdemu się tak może wydawać, rząd może kłamać, telewizja, gazety, prasa, wszyscy mogą kłamać, ale jest jedna niepodważalna rzecz, to jest matematyka. Nawet te oficjalne rządowe raporty o śmiercionośnym wirusie wskazują na dzień dzisiejszy, że mamy około 4,5 miliona zgonów na świecie na COVID. Biorąc pod uwagę liczbę ludności, prawie 8 miliardów na świecie, to tak naprawdę na COVID w przeciągu 2 lat, nie w przeciągu roku, to są dane z 2 lat. Zauważmy, że wszystkie dane są zawsze podawane w przeciągu roku, a na COVID-a są cały czas dodawane i w tym momencie w przeciągu 2 lat to odsetek śmiertelny to jest 0,05%. Matematyka nie kłamie w przeciwieństwie do innych mediów. No czego możemy życzyć radnym? No, życzę radnym, samorządowcom, kolegom i koleżankom samorządowcom to tego, żeby próbowali się przeciwstawić tej sytuacji, jeżeli rozumieją, że trzeba się przeciwstawić, ale wiem, że większość z nich rozumie, tylko z różnych przyczyn się obawia, że każdy z nich zrobi to, co w jego mocy. Wiadomo, jesteśmy radnymi, pracujemy w swoich miejscach pracy, ale jeżeli każdy zrobi coś na miarę swoich możliwości, to będą to ogromne rzesze ludzi, którzy przeciwstawią się temu, co się dzieje, temu, czemu chcemy się przeciwstawić i to może być bardzo ważne. I w ten sposób mamy szansę kreować rzeczywistość.